Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym takim vlogu pogadankowym. Wcześniej mówiłem wam o tym, że jak będę miał ochotę pogadać o czymś z wami, ogólnie pogadać na jakiś temat, który mi ostatnio przyszedł do głowy, to właśnie będę to robił. No i przy okazji oczywiście też bym chciał poznawać wasze zdanie na temat tego, co poruszam w danym vlogu i oczywiście wam też bym chciał zadać jakieś pytanie. Mianowicie na sam początek może zadam wam takie pytanie, żebyście wiedzieli, o czym będzie mowa, chociaż i tak w tytule pewnie już wiadomo. Chodzi tak poniekąd o zazdrość, bo to od zazdrości wyszło, że jakoś chciałem o tym pogadać, ale ogólnie później przerodziło mi się tutaj w głowie na jakieś takie negatywne uczucia w stosunku do drugiej osoby, do drugiego człowieka, które strasznie przejmują nad nami kontrolę. Znaczy nad nami. Nie utożsamiam się z tym tutaj, ale każdy jest, wiadomo, człowiekiem i uczucia na niego różnie oddziaływują. Różne uczucia na niego różnie oddziaływują. I się zastanawiam, czy bardzo dużo osób ma problem, nie chcę tutaj oczywiście tego tutaj jakoś tak zacieśniać do tego, że to my Polacy mamy tak, ale no myślę, że chyba każdy człowiek po prostu może mieć taki problem, że trudno mu jest sobie poradzić z negatywnymi właśnie tymi uczuciami w stosunku do drugiej osoby, aby po prostu takie zachowania i uczucia, które nie są mile widziane. No mówię, tutaj akurat w tym momencie chciałem poruszyć temat zazdrości, bo w swoim życiu miałem często jakąś taką styczność z osobami, które strasznie, no nie wiem, oczywiście żadna osoba wam nie powie tego, że jest zazdrosna i po prostu patrzy na was tak z byka, można powiedzieć, tak to się kolokwialnie mówi. No ale można odczuć to oczywiście, tak? Jeżeli ktoś jest bardziej taki uważny, to może zauważyć, że coś jest nie tak i może domniemać, że właśnie to jest jakiś tam pewien rodzaj zazdrości. Dlatego, nie wiem, akurat tutaj jeżeli chodzi o vloga, no to tutaj będę mówił troszeczkę o sobie, o tym, że ja jakoś zawsze radziłem sobie z tą zazdrością. Ja jestem, znaczy nie jestem całkowicie pozbawiony tego uczucia zazdrości w stosunku do drugiej osoby, ale no wiadomo, no to jest normalne, tak? To jest normalne uczucie, normalne coś, co człowiek odczuwa, ale właśnie problem jest w tym, że znaczy ludzie często nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby to nie kontrolowało ich umysłu, bo nie wiem, to jest straszne, jak taka zazdrość przyćmiewa, dokładnie przyćmiewa, bo to jest chyba dobre słowo tutaj akurat w tym momencie, przyćmiewa umysł i człowiek w tym momencie zaczyna no, myśleć strasznie nielogicznie i nie wiem, jakoś tak trudno mi to nazwać, ale chyba wiecie, o co chodzi, prawda? Bo mówię, no tutaj akurat chodzi o zazdrość w stosunku do drugiego człowieka, że ktoś, nie wiem, sąsiad ma nowy samochód, a ja nie mam, to nie wiem, będę o nim źle mówił, będę, nie wiem, wśród swoich znajomych mówił, że on w ogóle tak mało zarabia, ciekawe skąd ma pieniądze, takie dociekanie, prawda? Takie, co tak naprawdę nie powinno nas interesować, bo ktoś ma, okej, ma. Skąd ma? Myślę, że to najmniej powinno nas interesować, jeżeli to jest właśnie osoba jakaś taka, no na przykład dajmy na to właśnie jakiś tam sąsiad, prawda? Taki przykład. A tutaj właśnie widzę, że bardzo często właśnie w świecie się spotykamy z tym, że ktoś robi z igły widły przez właśnie zazdrość. I no to jest straszne, nie wiem dlaczego, tutaj akurat znowu taki wydźwięk troszeczkę, można powiedzieć, nie chcę mówić mroczny, nie chcę mówić negatywny, ale taki, znaczy no może, dobra, negatywny może wydźwięk akurat, no ale takie życie można powiedzieć, tak, takie życiowe problemy, które czasami właśnie dają mi do myślenia, że nie wiem, znaczy wiadomo, każdy by chciał, żeby świat był piękny, ale świat piękny nie jest. Jeden ma, drugi nie ma. Trzeba się z tym pogodzić i dążyć do tego, by swoje życie było jakieś takie jak najlepsze, a nie patrzeć komuś na ręce. To jest najgorsze, co może być. Patrzeć komuś na ręce i zastanawiać się, znaczy oczywiście, może tak, nie dopuszczać do siebie myśli, że ja też mogę coś takiego mieć, tylko po prostu muszę się postarać, muszę coś zrobić, by do tego dotrzeć, by do tego dążyć, by to osiągnąć. A w tym momencie ludzie się strasznie zamykają, klapki na oczy i nie to, że ja bym to chciał. Znaczy, jeszcze na dodatek, jeszcze ludzie czasami wypierają z siebie myśli takie, że nie, to mi jest niepotrzebne, ale on, nie, masakra, nie, on ma nowy samochód, ale mi jest taki niepotrzebny, on sobie takiej drogi kupił, w ogóle masakra, to jest wydawanie pieniędzy w błoto, tak? No i ludzie często właśnie zamykają się na rozwijanie siebie, znaczy pójście w kierunku tego, by coś osiągnąć, tego, czego zazdroszczą tak naprawdę. To jest smutne, że właśnie no tutaj główny powód tego, dlaczego chciałem takie coś nagrać i dlaczego was chciałem spytać o zdanie, jak wy to widzicie, jak wy to postrzegacie. Właśnie takie przyćmiewanie umysłu i wszystkich zachowań, takie troszkę, nie chcę mówić wynaturzanie, tak, ale takie doprowadzenie do zachowań takich no niemile widzianych w społeczeństwie, a przynajmniej w dobrym guście, w dobrym smaku. Człowiek kulturalny raczej nie powinien się tak zachowywać, żeby zazdrościć komuś. Znaczy wiadomo, mówię, to zazdrości nie można się całkowicie wyzbyć, myślę, ale no nie okazywać tego, tak? I dać sobie do myślenia troszeczkę, pomyśleć, jak temu zaradzić i no nie wiem. Mi się zdaje, że my jako ludzie powinniśmy dosyć sporo myśleć i się zastanawiać nad swoim zachowaniem. Tak by chyba raczej, znaczy zaczynanie zmiany świata na to, żeby był lepszy, zaczyna się od ludzi. A najlepiej zacząć od samego siebie. To mi się tak zdaje, że to jest taka główna puenta z tego wszystkiego. No i właśnie się zastanawiam, jak z wami jest, słuchajcie, czy wy sobie radzicie z zazdrością i takimi właśnie negatywnymi uczuciami, czy myślicie nad tym, by nie dopuścić do tego, by źle się zachowywać pod wpływem emocji w stosunku do drugiego człowieka, na przykład jakieś takie obgadywanie, złe życzenie komuś i tak dalej, i tak dalej. Czy wy sobie z tym radzicie i jak postrzegacie właśnie ludzi, którzy nie radzą sobie z tym, albo nie dadzą sobie przemówić? No nie wiem, bo czasami jest tak, albo człowiek jest taki po prostu troszeczkę, no nie wiem jak to powiedzieć, no nie chcę mówić zły, tak, ale szukam słowa, które mógłbym określić tak lajtowo takiego człowieka, który po prostu zachowuje się tak, że tego obgada, tego opluje, tego zbluzga, temu złorzeczy i tak dalej, wiadomo. Czy ludzie są po prostu tacy, czy... No nie wiem. W każdym razie, no chciałbym poznać wasze zdanie, jak zapatrujecie się właśnie na tych ludzi i na to, jak wy sobie z tym wszystkim radzicie. Ostatnio pytałem o to, jak sobie radzicie w takich gorszych chwilach, a teraz właśnie chciałem się dowiedzieć, no też to są gorsze chwile, myślę, takie negatywne uczucia, które mogłyby na nas wywierać negatywne skutki. No, to było na tyle. Takie gadanie troszeczkę bardziej na wieczorową porę. Jeszcze za oknem jest jasno, bo przestawialiśmy zegarki i tak dalej, i tak dalej. Jest godzina nie wiem która. W każdym razie koniec mojego pitolenia, bo chyba już tutaj się kręcę w kółko. Wiecie, o co mi chodzi. Poznaliście troszeczkę moją opinię na ten temat. Tak nie zastanawiałem się zbyt wiele nad tym, jak poprowadzić tego vloga. Nie zapisałem sobie nic na kartce. Po prostu tak z głowy mówiłem, dlatego tak dużo jakichś takich zająknięć się, za co przepraszam, a was zapraszam do komentarzy, do łapkowania filmu. Ja też będę oczywiście, ja wszystkie komentarze czytam, także nie miejcie wątpliwości, spokojnie. I będę też starał się wam odpisywać. Dziękuję bardzo serdecznie, bo przy okazji mi dzwoni telefon. Trzymajcie się, miłego wieczoru i wesołych świąt. Na razie, pa pa.